Cześć, witajcie, ja jestem Simon, a to jest kolejny odcinek z serii Wasze Bitwy. Mamy tutaj przed sobą dzisiaj bitwę Excelsiora na czołgu KW-1, mapa Święta Dolina. No i zobaczymy, co tu się będzie działo. Oczywiście, tak jak mówiłem, że najlepiej, kiedy jesteśmy losowani na topkę. No i słuchajcie, przede wszystkim Excelsior, z tego co widzę, jeździ na trollu. To jest dział, którego ja nie lubię. Ja zazwyczaj jeżdżę na tym dziale krótkim. Po prostu bardziej mi ono odpowiada. Ale zobaczymy, jak Excelsior zagra na tym dziale. Jak widzicie, 10 gold pestek, 40 pestek zwykłych. To są hesze. A to ciekawe. Dobra. Także lecimy do przodu. No i słuchajcie, minimapkę jeszcze wam powiększę oczywiście. Jest dość późna godzina, jak widzicie. Ja mam na 5:45 do pracy. Ale żebyście tą bitwę dostali na godzinę 10 rano, po prostu stwierdziłem, że trzeba to nagrać. I proszę bardzo. Oczywiście mapka Święta Dolina po zmianach. Ta strona uległa niesamowitej zmianie. Tutaj raczej nic się nie zmieniło. Chyba że tu gdzieś przejazd został dodany, z tego co pamiętam, jakoś tak. Nie ogarniam tej mapy, rzadko na niej gram, na szczęście. A jak gram, to zazwyczaj ginę pierwszy, jak to często bywa. Dlatego mam prawo nie znać tej mapy, tak. Po nawet 12 tysiącach bitych prawie w wocie. No i słuchajcie, już wyjazd tutaj widzę na przeciwnika od razu na pełnej, mimo tego, że STVZ gdzieś tam na plecach jest broniony tylko przez dwa czołgi. Tutaj raczej obejdzie się bez przeciwników. 326. No, jednak nie. Jak to działo ma tutaj na goldzie i na zwykłych pestkach średni damage? Tutaj 370, 140 penetracji, 450 penetracji na 60. 460 damage na 61 penetracji na zwykłych pestkach. Tak jak mówię, ja tym trollem nie gram, dlatego nie znam tego działa kompletnie. Ale zaciekawił mnie wynik po prostu na tym czołgu. Jak widzicie, dwie pestki już 1570 WN8. No i czy będzie trzecia pestka w tym momencie? Będzie chyba. Tak dokładnie jest. 1967 WN-a, 852 damage'a. Tutaj raczej nie będę się musiał skupiać na tym, jak się jedzie i tak dalej. Przecież to jest KW-1, słuchajcie. KW-1, które służy do chyba najłatwiejszego możliwego ekspienia wszystkich czołgów, tak? Tfu, co ja gadam. Jestem trochę już zaspany. Służy oczywiście do najszybszego grania na piątkach. Najmocniejszy czołg moim zdaniem do czasu wyjścia Oi Expa, który no i tak od KW-1 dostaje w pierdziel, słuchajcie. W tym momencie 1161 damage'a, już 3100 WN8. No to jest taki mój średni wynik na tym czołgu, bym powiedział, co w tym momencie tutaj zaprezentował Excelsior. Ale tutaj już jest posprzątane. Już nie ma do czego strzelać. Cel poza zasięgiem. Także Excelsior wyjeżdża dalej do przodu. Tutaj no niestety jeden strzał nie wszedł. Mam nadzieję, że ten w Crusadera wejdzie za full. Oczywiście. 410 damage'a. Trochę by mi chyba nie odpowiadał ten czas przeładowania na KW-1. Ja raczej jestem przyzwyczajony do szybkiej gry na kawulcu. A tutaj ta gra jest taka troszkę ślamazarna. No i słuchajcie, kolejny strzał był. 5119. Szczerze oglądam tą bitwę z czystej swojej ciekawości. Jakim cudem można zrobić 3000 damage'a na KW-1? Bo szczerze, rzadko ja widuję takie bitwy u siebie. Gdzieś tam 2000, no okej. 2,5 też się zdarzyło, ale 3000 damage'a na KW-1. Przez przypadek oczywiście zespoilerowałem wam wynik, ale po prostu no... Na tym trollu chyba można robić lepsze troszkę wyniki, tak mi się zdaje. Chociaż tak jak mówię, żeby zagrać dobrą bitwę, to wy musicie zagrać dobrze, wasz team musi, przeciwniczy team musi przede wszystkim spieprzyć sprawę i wasz team też musi spieprzyć sprawę. Bo jeżeli team was pociągnie do wygranej, to zazwyczaj jedzie się tylko po damage. No, Matilda tutaj nie miała najmniejszych szans oczywiście. 314 damage'a, kolejne dopisujemy.
a już jest 6701 WNA. Naprawdę ładny wynik. Naprawdę ładny wynik. Tu już wkraczamy w te liczby, gdzie naprawdę te wyniki powoli potrafią zaskoczyć, potrafią się podobać. Ale słuchajcie, przeciwnicy zaczęli kapować. W tym momencie T34M3 raczej są już poza pozycją. KW1 nasze coś tam spogląda, żeby tylko zdekapować, żeby tylko zdążyć. No ale Churchill ma jeszcze szansę coś zrobić, tylko że ma 225 HP. Tam jest ten Heavy, tam jest Churchill i tam jest T34 najprawdopodobniej też. Także może być z tym problem, ponieważ mają go na jednego fokusa, na takie pierdnięcie powiedzmy. Tutaj już Excelsior przez krzaki, przez górki przejeżdża. Czy cofnie się na BDR-a? Nie. Zostawia go sobie na plecach. Moim zdaniem troszkę zła decyzja, ale w tym przypadku uzasadniona. Gdyby nie to, że zostawił go sobie na plecach, mógłby nie zdekapować. Jak widzicie, Churchill ma z tym problem. Na szczęście udało mu się ściągnąć dekapa. Znaczy ściągnąć kapa. Dzięki temu troszkę czasu nadrobił. Ale Churchill jeden cały czas stoi na tym kapie i próbuje skapować. T34 także. Ten Heavy najprawdopodobniej cofnął się na bazę. Lub stoi w tym miejscu. Tutaj chyba nie będzie problemu ze zdekapowaniem tego dokładnie. Za 150. Churchill 1 zrobił robotę, którą miał zrobić. Teraz już może zginąć. Spokojnie. Chyba, że nie zdąży zginąć. Jednak może jeszcze zdążyć zginąć. Tutaj postrzeliwanie się. Churchill 1 to nie jest dobry czołg do tego. Przede wszystkim nie z tym działem, który ten nasz Churchill ma. Tu jest gracz raczej słaby. Także nie wiedział za bardzo co zrobić. Szczerze, ja też bym nie wiedział, kiedy KW1 strzałem by na mnie wyjechało, bo 60 HP to nie daje pewności przeżycia jakiegokolwiek. No, 2246 damage'a, 8404 WN8. No i teraz Excelsior już pisze, czy może zabić 8. To jest medal Radleya Waltersa. Tutaj widzę, zaprosili się chłopaki do plutonu. Nie, jednak nie, zapki poszły, ale do plutonu niestety nie było zaproszenia. Wiecie co, ja sobie tak odpalę grę. O, bo czemu nie? Tutaj możemy z boczku troszkę podziwiać, no zobaczcie jak to śmiesznie wygląda z tym krótkim dziełem. Także pojedziemy sobie troszkę na wolnej kamerze, muszę z niej zacząć korzystać, wiecie, bo jest dość ciekawa, tak? Przede wszystkim możemy sobie, o właśnie, tutaj coś w tym stylu. I tutaj oglądać pojedynek dwóch czołgów. Mam nadzieję, że nie będzie wam przeszkadzało, że z takiej perspektywy to oglądam, a nie z innej. Ale słuchajcie, w tym momencie już się warto przełączyć w ten sposób, bo tu jest walka pozycyjna i BDR chyba spierdzielił sprawę w tym momencie. Tak, dokładnie. BDR już nie żyje najprawdopodobniej. Tak jak mówiłem, siódmy frag. Tutaj Churchill 1 jeszcze coś tam uszczknął dla siebie. 10673 damage'a. Bardzo ładnie. I ostatni strzał. Co to będzie, co to będzie? Raczej powinno być. Nie było. Niestety, nie udało się załatwić T1 Heavy'ego. Ale już gold widzę załadowany. Kolejna pestka. I w tym momencie ding, proszę bardzo. Tutaj mała przepychanka. To jest chyba najlepszy sposób, żeby się dobrze zakryć, tak? Można się okopać czołgiem przeciwnika naprawdę solidnie. No, ja bym puszował. Ja bym puszował szczerze. Chyba, że tu wejdzie. Wejdzie, oczywiście. 2952 WN8 to jest 12982, słuchajcie. Rzadko kiedy na tych czołgach oglądam. Rzadko kiedy na KW1 zdarza mi się oglądać powtórkę, gdzie jest pięciocyfrowa liczba damage'a. Także przełączmy się jeszcze na wynik bitwy. I co tu mamy? Przede wszystkim as pancerny, no to chyba nie jest nic dziwnego. Brutal też nikogo nie powinno zdziwić, kiedy bije się z HE-ków, no to Brutal chodzi bezproblemowo. Pojedynkowicz, oczywiście gdzieś tam te pojedynki takie były. Jeden na jeden, gdzieś tam troszkę Excelsior też oberwał.
Efektywny ostrzał. No to też chyba nie trzeba komentować. Kuloodporny. Kolejna odznaka, która jest standardem na tym czołgu. Tak samo jak stalowa ściana i... No i tylko stalowa ściana w tym wypadku. Nie ma Spartanina. Za dużo HP miał jeszcze Excelsior. No i słuchajcie, dość rzadki medal. Ostatnio u mnie Radley Walters. Dawno nie miałem Radleya Waltersa, zazwyczaj tylko mam specjalistę. Duży kaliber to raczej chyba też tylko... pokazuje, no, że to była akurat po prostu... no, zabrakło mi słowa, także no. Jestem trochę zaspany, tak jak mówię, już jest ta godzina, że jestem zaspany. Także 2952 damage'a, żadnych blindów nie było. Tutaj właśnie Churchill miał Spartanina na przykład. No. 1646 expa na czysto. Chyba najładniejszy wynik, jaki widziałem do tej pory na KW1. U siebie chyba takiego aż nie mam. Gdzieś tam 2,5 tysiąca miałem, ale to zazwyczaj było w granicach 1400-1500 expa. Tutaj jeszcze 9864 na plus. Oczywiście na premce był gold, dlatego tylko tyle. No, ja wam powiem, że używałem kiedyś tego czołgu do zarabiania, ale w innym wydaniu. Na pewno bez trolla, bez golda. I jeszcze przed wejściem patcha z japońskimi heavikami. Tutaj tych japońskich heavików nie było, dlatego wynik jest jaki jest. Inaczej mogłoby to się skończyć bardzo kiepsko i bardzo szybko, mi się wydaje. No dobra, także słuchajcie, to było na tyle. Ja mam nadzieję, że bitwa wam się podobała. A ja się będę z wami żegnał. Cześć!